Cześć, dzień dobry, z tej strony jak zwykle Karolina. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Chmielowiec Castu. Goszczę dzisiaj u siebie internetową twórczynię, blogerkę, youtuberkę, instagramerkę, influencerkę w pełnym tego słowa znaczeniu, bo potrafi wpływać na ludzi. Jest ze mną znana w internecie pod pseudonimem Ania Maluje, a prywatnie moja koleżanka Ania Kęska. Cześć Ania. Cześć, bardzo mi miło, że tutaj jestem u Ciebie drugi raz. Tak, myślę, że na samym początku warto powiedzieć, dlaczego drugi raz. No bo ja jestem początkującą podcasterką i ostatnim razem źle podłączyłam mikrofon, nagrał nam się dźwięk z komputera, a nie z mikrofonu i wyszło to dopiero na etapie montażu, więc bardzo doceniam to, że zechciałaś przyjść po raz kolejny. Ania, na swoim Instagramie dużo mówisz o świadomości swojego ciała, dbaniu o siebie, edukujesz o prawach ucznia, kobiet, wspominasz o takiej kobiecej solidarności. I właśnie wokół takich tematów będziemy dzisiaj krążyć. Czy taki repertuar Ci odpowiada? Jak najbardziej. Jestem otwarta na wszystko. Uwielbiam Twój podcast, o czym wiesz, więc będzie dobrze. Jest mi bardzo miło. W takim razie zacznijmy od tego. Jak myślisz, czy my rodzimy się z genem odpowiedzialnym za pewność siebie, czy to jest cecha nabyta? Ja uważam, że nabyta, ale nigdy nie sprawdzałam tego na Wikipedii. Ja na pewno nie urodziłam się z pewnością siebie, musiałam ją sobie wypracować i niestety nie wspominam swojego dzieciństwa jako takiego przepełnionego pewnością siebie, asertywnością i przebojowością, wprost przeciwnie. Ostatnio porównałaś pewność siebie do mięśnia, który trzeba wypracować? I tak właśnie było w moim przypadku. Musiałam wiele razy przetrenować tę umiejętność na mniejszych i większych zdarzeniach. Nie zawsze wychodziłam z tego z takim skutkiem, jakbym chciała, ale no, metodą prób i błędów czy eksperymentowania uczyłam się tej pewności siebie i wydrapywałam ją sobie powoli, aż stała się dla mnie czymś takim normalnym. Wiele osób określa mnie jako najbardziej pewną siebie w swoim towarzystwie osobę, więc skoro oni tak mówią, to chyba jestem pewna siebie. Ostatnio usłyszałam w bardzo edukacyjnym, rozwojowym programie, czyli w Hotelu Paradise, takie zdanie, że osoby, które są pewne siebie, nie mówią o tym, że są pewne siebie. Czyli, że jeżeli jesteś pewna siebie, to nie musisz tego obwieszczać całemu światu. Jak się do tego odniesiesz? Myślisz, że coś w tym jest? Wiesz, to tak jak jest z tym królem przysłowiowym. Prawdziwy król nie musi swoim poddanym przypominać, że jest królem, bo ma tę charyzmę i wszyscy doskonale zdają sobie z tego sprawę. Czy z pewnością siebie jest podobnie? Ja myślę, że tak, bo ja sama nie zaczęłam postrzegać siebie jako osoby pewnej siebie jeszcze. Dopiero inni ludzie zaczęli mnie tak określać i sobie uświadomiłam, że hej, chyba już odrobiłam tę pracę, którą miałam do wykonania, żeby zdobyć tę pewność siebie. Chociaż sama jeszcze siebie jako takiej pewnej siebie osoby nie postrzegałam. Więc wydaje mi się, że coś w tym jest, że no, to są rzeczy, których nie trzeba obwieszczać światu. Okej, okay, myślę, że to jest bardzo fajna puenta. Chwila przerwy na łyk wody. Może w międzyczasie, jak tutaj Ania się nawadnia, powiem Wam, że siedzimy w moim pokoju, w sypialni, na moim łóżku, po turecku, mówiąc do jednego mikrofonu, więc jest bardzo, bardzo kameralnie i śmieję się, że to jest chyba najmniej profesjonalny podcast, jaki kiedykolwiek powstał. Gdybyśmy miały stworzyć taką swoją własną definicję, co to w ogóle znaczy być pewnym siebie? To teraz przyznam, że mnie zagięłaś. Próbuję jakoś ułożyć myśli, uporządkować. Wydaje mi się, że pewność siebie to jest taki stan, kiedy robimy to, na co mamy ochotę, co nie rani innych ludzi, na pewno nie celowo, nie zastanawiając się, co inni ludzie o tym pomyślą. Ja bym do tego jeszcze dorzuciła od siebie to, że nie potrzebujemy innych ludzi, aby czuć się wartościowi. O, i nie potrzebujemy też ich aprobaty. Ani nie interesuje nas ich negatywna opinia, ani też nie potrzebujemy ich aprobaty, żeby uwierzyć w jakiś swój pomysł. Tak, zgadzam się z tym w 100%. Natomiast ja chyba muszę teraz zarządzić przerwę na zabicie muchy, która nam tutaj lata między nami, ale jak na złość zniknęła mi z pola widzenia. Przejdźmy do sytuacji, w których serce klęka, wie. To nie było celowe, Krzysiek. Ale było cudowne. Nie wycinaj tego, proszę. Przejdźmy do momentów, kiedy najnormalniej w świecie
nie chce ci się. Czujesz się jak kupa, wydaje ci się, że wyglądasz jeszcze gorzej i do niczego się nie nadajesz i że każdy lepiej sobie radzi z życiem od ciebie. Jestem pewna, że też masz takie dni. Każdy ma takie dni. I co wtedy? Jak sobie z tym radzić? Przede wszystkim zaakceptować, że to jest zupełnie normalne. Nie można cały czas funkcjonować na wysokich obrotach, nawet jakieś maszyny, które działają automatycznie, potrzebują przerw konserwacyjnych. Nawet PKP nie sprzedaje biletów 24 godziny na dobę, tylko akurat robi przerwę techniczną. Zazwyczaj w tych godzinach, w których ja kupuję bilety. Ale nie można funkcjonować cały czas na tych najwyższych obrotach i tego oczekiwać od siebie, bo to jest nierealne. Potrzebujemy czasu na odpoczynek i mamy też prawo do gorszych dni. Ja bym się kompletnie nie biczowała za to, że czasami tak jest. Ja to po prostu akceptuję i daję sobie prawo, żeby zwinąć się w kulkę i poleżeć na lewym boczku przez pół dnia. Daję sobie prawo, żeby zrobić to wtedy, kiedy mam mnóstwo obowiązków. Czy ta mucha właśnie została pokonana? O, teraz. Daję sobie prawo do takiego dnia, nawet kiedy naprawdę mam mnóstwo innych rzeczy do ogarnięcia, bo wiem, że jeżeli nie dam sobie prawa do tego dnia, to wróci do mnie coś gorszego, jakaś wielka frustracja, dużo dłużej utrzymujący się zły nastrój, więc totalnie daję sobie czas na przeżycie takiego dnia. Nie biczuję się w ogóle z tego powodu i uważam, że to jest normalne. Co więcej, ja często też pokazuję swoje gorsze dni na Instagramie. I to jest bardzo ciekawe, bo ja to robię od kiedy mam bloga w zasadzie. I na początku ten odbiór był negatywny, że po co narzekać, po co pokazywać takie rzeczy, że każdy ma gorsze dni, ale jednak nie pokazuje tego wszystkim na świecie. A teraz widzę, że dużo się zmieniło i więcej mówimy o naszym zdrowiu psychicznym, o dobrostanie, o tym, że mamy prawo do gorszych momentów. I teraz, gdy pokazuję takie rzeczy, to ludzie częściej piszą, że to jest dla nich potrzebne, że widzą, że ludzie, którzy osiągają jakieś sukcesy, też czasami nie ogarniają, że też czasami potrzebują odpocząć, że nie zawsze życie jest pasmem sukcesu i że są znudzeni, przerażeni, a czasami ogromną presję nakłada na nich to, że widzą wiecznie uśmiechniętych ludzi, którzy osiągają same sukcesy, co chwilę są na wakacjach, zarabiają duże pieniądze, mają wiecznie uśmiechnięte dzieci, szczęśliwą rodzinę. Prawdziwe życie tak nie wygląda. I posprzątany dom. Ja prawie nigdy nie mam posprzątanego domu, Karolina potwierdzi. Potwierdzam. Chciałabym się teraz odnieść do dwóch rzeczy. Po pierwsze, od dziecka tłamszą w nas negatywne emocje. Nie pozwalają nam się złościć, płakać, być smutnym. Przecież cały czas słyszymy, nie bądź smutna, nie smuć się, nie złość się, złość piękności szkodzi, dlaczego płaczesz, nie płacz. Więc my dorastamy z takim poczuciem, że wszystkie te emocje są złe, negatywne i nie mamy prawa ich czuć. Więc ja zauważyłam u siebie, że dopiero niedawno, czyli będąc już dorosłą kobietą, pozwalam sobie na płacz, złość i smutek i potrafię mówić o tych uczuciach i w ogóle się ich nie wstydzę, bo jestem człowiekiem i to spotyka każdego z nas. A druga taka myśl to jest to, że przecież mamy w naszym kraju, w naszym społeczeństwie w 2021 roku, nie wiem na ile jest to skala lokalna, a globalna, kulturę zapierdolu. Po prostu. Ludzie nie potrafią odpoczywać. Tak propos tematu, to wiem, że ty masz właśnie taką niedzielę dla siebie. To prawda. Przepraszam. Mam niedzielę dla siebie, to jest taki mój dzień święta, chociaż nie zawsze jest niedzielą. Czasami wypada w środku tygodnia, bo mogę sobie na to pozwolić przy moim trybie pracy. Kiedy spędzam czas tylko sama ze sobą, robię to, na co mam ochotę, to znaczy śpię do oporu, albo leżę w wannie o 12, albo o 20 i nie ma dla mnie znaczenia, że jest mnóstwo innych rzeczy, które mogłabym zrobić. Nie interesuje mnie, że mam niepozmywane naczynia, albo że warto byłoby zrobić pranie. Kompletnie nie robię tylko to, na co mam ochotę. I bardzo potrzebuję tego dnia, właśnie dlatego, że ja sama wpadłam w taką kulturę zapierdolu. I nie mogę powiedzieć, że już się z tego całkowicie wyleczyłam, bo wciąż łapię się czasami na tym, że znowu jestem w tym trybie i muszę się doprowadzić do porządku. I rzeczywiście tak jest. Nie winiłabym naszych rodziców, bo wydaje mi się, że oni też byli wychowani przez rodziców, których czas aktywności zawodowej przypadał na taką głęboką komunę, gdzie wręcz gloryfikowano, że ktoś wyrabia 200 czy 300% normy. I to był powód do dumy, do dostawania medalu czy dodatkowego przydziału na coś. Więc oni przekazali to dalej. A my dostaliśmy to niejako w spadku. I to nie jest fajne. Tymczasem każdy potrzebuje odpoczynku. Ja myślę, że moim takim spirit animal jest kot,
które po prostu ma dużo czasu na to, żeby poleżeć, poleniuchować, i nie widziałam jeszcze kota, który wyglądał, jakby miał poczucie winy z tego powodu, że nie spędza czasu produktywnie. Bardzo nie chciałabym, żebyśmy uzależniali swoje poczucie własnej wartości od tego, jak bardzo produktywni jesteśmy, bo to jest takie typowe dla tego późnego kapitalizmu, w którym się znajdujemy, że uzależniamy nasze poczucie własnej wartości od rzeczy, które wypracowaliśmy, co dostarczyliśmy w pracy, wyników, które wygenerowaliśmy. To jest dla mnie przykre. I nie chciałabym, żeby tak było, ale jeszcze bardzo chciałam się odnieść do tego, co powiedziałaś wcześniej o tym przeżywaniu emocji, bo bardzo często, jestem pedagogą w ogóle z wykształcenia, pracowałam z dziećmi z trudnościami i uważam, że nie ma trudnych dzieci, są tylko takie, do których ktoś nie potrafi dotrzeć, trzeba znaleźć inne sposoby niż te klasyczne. I bardzo często obserwuję, że nawet dziecko się wywróci, stłucze sobie kolanko, zaczyna płakać, co jest normalną, naturalną reakcją radzenia sobie z czymś trudnym, nieprzyjemnym, co nas spotkało. I zaraz słyszy: nie płacz, nie masz się, nie bądź beksą, do wesela się zagoi. Przecież nie boli. I to jest takie unieważnianie uczuć tego dziecka. Ono się uczy, że jego emocje są nieważne, niepotrzebne i że świat zgani je za to, że ujawni te emocje publicznie. Jeszcze gorzej mają chłopcy niż dziewczęta, to jest w ogóle przerażające, i uczymy się tłumienia tych emocji, które kiedyś za kilka lat wybuchną i będziemy potem potrzebować terapii, żeby nauczyć się na nowo wyrażać swoje emocje, bo łatwo się mówi do dziecka: nie płacz, nie mazgaj się, a potem się dziwimy, że partner naszej córki nie potrafi wyrażać emocji i mówić o swoich uczuciach. No bo przecież całe dzieciństwo było trasowane do tego, żeby tego nie robił, a powodem, dla którego rodzice mówią, żeby nie płakać, oprócz tego, że mają to wdrukowane kulturowo i sami to słyszeli, jest po prostu to, że nie mają ochoty słuchać krzyku. No i chcą mieć święty spokój. I to jest przykre i egoistyczne, ale zaimponowała mi ostatnio moja obserwatorka. To się chyba stało wczoraj lub dzisiaj. Nie pamiętam, ale bardzo zapadł mi w głowę ten komentarz, że rozpłakała się na lekcji. Po prostu. Miała jakiś trudny moment. I nauczycielka jej powiedziała, żeby natychmiast przestała płakać i doprowadziła się do porządku. Ona powiedziała, że przecież omawiają tutaj na lekcji różne dzieła literackie i to, jak przeżywają bohaterzy swoje emocje, więc dlaczego ona nie ma prawa do wyrażania swoich emocji i przeżycia ich tak, jak teraz to czuje. I tak bardzo mi zaimponowało, że ona to powiedziała na głos i nauczycielka ją przeprosiła, że nie mam słów. I bardzo się cieszę, że coś się zmienia w tym młodym pokoleniu i że uczymy się, że nasze emocje nie są niczym złym, mamy prawo je wyrażać. To faktycznie jest piękne. Ja może nie mam aż takiego dumnego przekazu, ale mogę powiedzieć, jakie mam doświadczenia w związku z płakaniem, na przykład na filmach. Dlatego, że jeszcze niedawno byłam tą osobą, która tłumi te łzy i choćbym była cała czerwona i napuchnięta, to w życiu nie chciałam pokazać komuś, że coś mnie ruszyło, bo przecież jestem taka twarda, silna jak skała, nic mnie nie rusza, zwłaszcza jakiś tam film, jakieś romansidło, to już w ogóle przecież to jest poniżej mojej godności, nie? Ale w pewnym momencie zauważyłam, że ja się po prostu potem tylko gorzej czuję. To tak jak próbujesz nie kichnąć, a chcesz kichnąć i zatykasz sobie nos i nie masz takiego uczucia, takiej ulgi po kichnięciu, bo musiałaś stłumić to kichnięcie. Przecież tak samo jest z płaczem. Więc jeżeli ja idę do kina na film i zdarzy mi się popłakać, to ja nawet nie tłumię tego szlochu i inni się czasami odwracają i patrzą, kto tak ryczy na całe kino. To prawdopodobnie jestem ja. Dlatego, że jeżeli tak przeżywam właśnie smutny film, jeżeli jestem na wesołym filmie, to jakoś nie tłumię swojego śmiechu, więc jak jestem na smutnym, no to płaczę i to przeżywam i na mojej twarzy widać wszystkie emocje i ja absolutnie nie potrzebuję, żeby na przykład ktoś mnie żalił, przytulał czy wspierał. Nie, ja po prostu tak przeżywam i to jest okej. I również to działa w drugą stronę. Dosyć zabawna historia. W tym roku miałam takie fajne urodziny, że będąc w klubie, wiecie, w nocy, o północy, tańcząc z moimi znajomymi na parkiecie, ja stwierdziłam, że jestem tak szczęśliwa i mam tak fajny dzień i takich zajebistych ludzi wokół, że ja nie wiem, czym ja sobie w ogóle na to zasłużyłam. I tak mnie wzruszyła ta myśl,
że ja się po prostu poryczałam. Popłakałam się ze wzruszenia na środku tego parkietu, więc oczywiście od razu się zrobiłam taka czerwona, napuchnięta i te łzy ciekły mi ciurkiem po policzkach. No i wszyscy nagle, wiesz, stoją jak wryci, nie wiedzą jak zareagować. No kurwa, laska płacze, birthday girl. Twarda, silna, niezależna, tutaj drineczki, kolejeczka. I Karolina nagle stoi na środku i płacze z niewiadomej przyczyny. Ale ja w ogóle się tego nie wstydziłam. Nie dałam się tym zawstydzić, zresztą nawet mam na tyle super ludzi wokół, że nie próbowali w ten sposób tego odbierać. No każdy przeżywa swoje emocje w inny sposób, ja mam taką, a nie inną ekspresję, jestem dosyć wrażliwa i już się nie wstydzę tego, że zdarza mi się płakać, wręcz przeciwnie. Bo nie ma żadnego powodu do wstydu i też fajną rzecz powiedziałaś, bo ja bardzo lubię takie powiedzenie, że nikt nie zawstydzi mnie czymś, czego sama się nie wstydzę. I często jest tak, że ludzie próbują wyciągać jakieś rzeczy, oczekując, że nie wiem, ja się zacznę rumienić albo wstydzić się tego, co robię. Na przykład pokazuję też na Instagramie różne gadżety erotyczne, bo uważam, że fajnie jest normalizować ten temat. Na przykład ktoś pyta, jak ty się nie wstydzisz tak o tym mówić, albo nie wiem, gdzieś udostępnię jakieś screeny z moich stories, ale ja się kompletnie tego nie wstydzę, przecież nie uważam, żeby było coś w tym złego. I tak samo dobrze czuję się z tym, że sama pokazuję swoje gorsze momenty. Nie mam wtedy takiego poczucia jak niektóre moje koleżanki instagramerki, które mają inny sposób działania w social mediach i na przykład wolą pokazywać tylko dobre momenty, że potem są zestresowane, czy ktoś nie zrobi im na ulicy zdjęcia, jak będą bez makijażu w gorszym dniu, bo na przykład pokazują się tylko z filtrem i zawsze wtedy, kiedy jest super. Mhm. Ja mam właśnie własną interpretację, swoją fantazję, wariację na temat tego, co powiedziałaś. Ja często powtarzam, wyeksponuj to, czego nie możesz ukryć. Zauważyłam, że mówienie o swoich wtopach moim znajomym albo właśnie opowiadanie o nich na Instagramie sprawia, że potem nikt nie będzie myślał o tej wtopie jako o czymś, czym może mnie zawstydzić i sprawić, że ja poczuję się zażenowana, bo przecież potrafię się z siebie śmiać, potrafiłam się przyznać do jakiejś wtopy, więc już jest spoko loko. Mogę też podać taki przykład. W marcu 2021 roku miałam COVID po prostu i na początku zastanawiałam się, czy mówić o tym w social mediach, no bo no trochę słabo, nie? To znaczy, że nie przestrzegałam obostrzeń, to znaczy, że byłam tam, siam, sram, zamiast siedzieć w domu, to pojechałam sobie na wakacje. No bo tak było, jakby skoro te obostrzenia były na tyle obluzowane, że można było wyjechać, to ja stwierdziłam, że będę bezpieczna, jednak nie do końca to pykło. No i długo rozkminiałam, czy mówić o tym, że ten COVID mam i siedzę w domu na kwarantannie, czy nie. I stwierdziłam, że ja wolę właśnie wyeksponować tą prawdę dosyć trudną dla mnie, niż to ukryć, żeby potem nie było czegoś takiego, że ktoś mnie tym zawstydzi, wyjawi, ja będę musiała się głupio tłumaczyć i tak dalej. Także te rzeczy, z powodu których najbardziej jest mi głupio lub wstyd, ja właśnie wbrew, poniekąd wbrew sobie, eksponuję, bo wtedy to już nie są moje tajemnice i wtedy już nikt nie może mi nic powiedzieć. Tu chciałam Cię zapytać, wiem, że to Ty przeprowadzasz ze mną rozmowę, ale ja też mam potrzebę Cię dopytać o jedną rzecz. Czy podzielasz moje obserwacje, że jeżeli Ty wyeksponujesz jakąś swoją wadę, to nagle okazuje się, że reakcje ludzi wcale nie są negatywne i są takie doceniające, pozytywne, albo oni nagle sami się otwierają i mówią o swoich wpadkach. Tak, ja najczęściej spotykam się najnormalniej w świecie ze zrozumieniem. I nagle ludzie mówią, o kurczę, myślałam, że tylko mnie to spotkało, albo nie sądziłam, że inni też tak mają. Więc dla mnie właśnie bardzo ważne jest to, o czym na samym początku wspomniałaś, aby pokazywać słabsze momenty, mówić też o negatywnych stronach, pokazywać swoją twarz, kiedy jestem chora, zmęczona, czy bez makijażu. Dlatego, że ludzie w internecie potrzebują autentyczności. Oni bardzo chcą się z kimś utożsamiać, prawda? I ja zauważyłam, że bardzo lubię konto naszej, można powiedzieć, internetowej koleżanki. Nie wiem, czy poznałyście się na żywo. Asia, Szafa Sztywniary. Nie poznałam na żywo, ale uwielbiam to konto. Tak, ja bardzo ją lubię, zwłaszcza za content w stylu wstałam o 12, zrobiłam śniadanie, zmęczyłam się i położyłam się do łóżka, czytam książkę w piżamce, nic nie muszę, zero potrzeb, jest ekstra, polecam. To jest mój ulubiony content, bo ja wtedy zdaję sobie sprawę z tego, że każdy czasem ma taki dzień i nie trzeba właśnie być takim super zorganizowanym i nie trzeba non-stop pędzić przez życie i wyciskać 100% ze swojego wolnego czasu na tysiące zajęć dodatkowych. Nie. Czasami mam ochotę leżeć w łóżku cały dzień i czytać książkę. Mogę leżeć cały dzień w łóżku i czytać książkę.
a nawet książka to jest bardzo ambitne i powiedziałabym produktywne. Jeżeli mam ochotę cały dzień leżeć i przeglądać TikToka, to nie czuję się tym zawstydzona. Mogę cały dzień leżeć i oglądać TikToka, bo wiem, że mnóstwo innych ludzi robi dokładnie to samo i trzeba normalizować właśnie odpoczynek, relaks, nic nie robienie, bezproduktywność. Wydaje mi się, że właśnie idziemy w dobrym kierunku w internecie, jeżeli o to chodzi. Ja też tak myślę i jeżeli już chwalimy innych twórców, to też chciałam kogoś bardzo pochwalić, bo dla mnie taką osobą jest Cruelty Free Ann. Nie wiem, czy kojarzysz Anię. I Ania kiedyś, to też nawiążę do czegoś, co powiedziałaś, to nie jest prywatna sprawa, bo pojawiła się później u niej na stories, napisała do mnie spanikowana, że co ma teraz zrobić, bo ktoś prawdopodobnie z jej przeszłości anonimowo napisał, że on to zaraz powie całemu światu, jaka kiedyś była ta Ania naprawdę, a nie taka, jak jest teraz. No i ją to bardzo zestresowało, bo w swojej młodości często imprezowała, piła dużo alkoholu, jak czasami wielu nastolatków. Ja też mam ze sobą różne, nie wiem, okresy buntu, kiedy, nie wiem, miałam fioletowe włosy, byłam arogancka, chodziłam w glanach i no nie byłam tą Anią, którą jestem teraz. I poradziłam Ani, żeby po prostu sama nagrała stories o tym, jaka była kiedyś, a jaka jest teraz i o drodze, którą przeszła. I Ania to zrobiła. Reakcje były bardzo pozytywne, bo nagle się okazało, że jest wiele osób, które były kiedyś zupełnie innymi osobami niż są teraz. Nie są dumne z tego, jak się zachowywali kiedyś, ale cieszą się z tej ewolucji poglądów, która się u nich dokonała. U Ani ta ewolucja jest ogromna, ja ją bardzo podziwiam. I zupełnie rozbroiła bombę, którą ktoś miał i którą mógł ją szantażować i sprawiać, że na długo będzie zestresowana i przerażona. I to było piękne, naprawdę piękne i zachęcam wszystkich do tego, żeby tak robić. No chyba, że to jest jakaś sprawa typu, że ktoś was szantażuje ujawnieniem nagich zdjęć, no to wtedy prosto na policję. Wydaje mi się, że warto w ogóle mówić o takich zmianach, przemianach, o dojrzewaniu, dorastaniu, o tym, jak dojrzewamy do niektórych decyzji i zmieniamy zdanie, bo to jest zupełnie naturalny proces. I bardzo często właśnie mi zarzucano, a kiedyś powiedziałaś tak, a teraz mówisz inaczej. No dla mnie to jest naturalne, to chyba logiczne, że się zmieniamy na przestrzeni naszego życia. No nie wiem, różne doświadczenia i sytuacje nas spotykają po drodze i zawsze powtarzam, no trochę żartobliwie, że tylko krowa nie zmienia swojego zdania i po prostu czasem tak jest i czasem częściej niż rzadziej i nie wydaje mi się, aby to było coś złego, to że właśnie my się po prostu zmieniamy i ewoluujemy. Ja mam nawet na blogu taki głośny tekst, który w zasadzie wymaga odświeżenia. Zmieniłaś się, nie jesteś taka jak kiedyś, bo słyszę to w odniesieniu do siebie, słyszę to w odniesieniu do innych ludzi. I moja koleżanka Asia Pachla przeczytała kiedyś w komentarzu od swojej czytelniczki, że zmieniła się i nie jest taka jak kiedyś, bo kiedyś była fajna, bo kiedyś miała nadwagę i nie miała faceta, a teraz już nie jest fajna, bo teraz ma pracę, nie ma nadwagi i ma faceta. I ja się zastanawiam, czy co, ona ma teraz cofnąć swoje życie do tamtego poziomu, żeby komuś było miło? Poza tym przykre jest to, że ktoś uzależnia to, czy to jaka jest twoja masa ciała od tego, czy jesteś fajna, czy nie fajna. To też było takie przerażające. Obawiam się, że tutaj chodzi o to, że komuś o wiele łatwiej jest się dowartościować na tej drugiej osobie, kiedy na przykład ktoś ma trochę więcej ciała albo nie ma jakiejś takiej fenomenalnej sytuacji życiowej czy coś takiego. Wtedy jakoś tak inni ludzie łatwiej wzbudzają naszą sympatię, bo jeżeli komuś się powodzi właśnie na tle no nie wiem, związku, pracy czy czegoś tam, to jakoś tak budzi w nas to jakąś taką zazdrość i już wtedy ktoś nie wydaje nam się taki sympatyczny, bo nas kole troszkę, nie? Wiesz co, ja nigdy tak nie miałam i to od dziecka. To akurat bardzo się cieszę, że nie jestem osobą zawistną czy zazdrosną, bo ja na przykład nie jestem z zamożnej rodziny. Raczej bym powiedziała, że z niezbyt zamożnej. Nawet był taki okres, że stałam z mamą w kolejce po mąkę do opieki społecznej, bo mój tata nie dostawał przez pół roku wypłaty. I wszyscy mówili, że takie są teraz czasy i trzeba to wytrzymać. A za bardzo w małym miasteczku nie było innych opcji. I większość moich znajomych była lepiej sytuowanych. Mieli rzeczy, których ja wiedziałam, że nie będę mieć, bo po prostu nie ma takiej możliwości, że nawet jakby się teraz pojawiły pieniądze, to będzie mnóstwo dziur do załatania. I to tak dosłownie od załatania dachu przez jakieś inne problemy, które były odkładane, bo wydawało się pieniądze tylko na rzeczy, które były absolutnie niezbędne. I nigdy nie patrzyłam zazdrością na moje koleżanki, które coś mają. Zastanawiałam się, co mogę zrobić, żeby też to w przyszłości mieć.
jeżeli ktoś startował z tego poziomu co ja i osiągnął fajniejsze rzeczy, to raczej dawało mi to takie poczucie nadziei, że to jest możliwe, że skoro temu komuś się udało, no to może jest też jakaś szansa dla mnie, żeby się wyrwać z tej sytuacji, w której jestem. No i rzeczywiście mogę powiedzieć, że chyba się wyrwałam, bo mam całkiem przyjemne, wydaje mi się, życie. Mam oszczędności, które pozwalają mi nie martwić się tym, czy zarobię w tym miesiącu, czy nie. To miła odmiana po czasach, kiedy miałam 350 zł na wszystko, gdzieś tam na studiach. Także we mnie tej zawiści nigdy nie było i trochę nie mogę utożsamić się z takim myśleniem u innych ludzi, bo jest mi po prostu obce. Jaką byłaś nastolatką? Bo mówisz, że się buntowałaś, a ja kompletnie sobie nie wyobrażam ani buntowniczki i nawet nie wiedziałam, że miałaś fioletowe włosy. Miałam fioletowe włosy, nawet przyszłam na próbną maturę z fioletowym uchem, bo zasnęłam z farbą na głowie. Także najgorzej. Tak. Oczywiście nie umknęło to mojemu wychowawcy. No, różne etapy mam za sobą. Prowadziłam wtedy fotobloga, na którym uczyłam innych nastolatków, co zrobić, żeby nie iść do bierzmowania albo wypisać się z religii. Od zawsze byłam taka dość buntownicza, z tym, że wtedy odbiór tego był trochę inny, bo ja na przykład mówiłam o tym, że Jan Paweł II złagodził kary dla pedofilów w 1983 albo 4, zawsze mylą mi się te lata. Albo że matka Teresa wcale nie była altruistką, no to wtedy ludzie, jak tak możesz, rzucasz się na świętość, a dzisiaj przyłączyłam się mocno do zbiórki charytatywnej na marzenia dzieci, które spędzają całe życie w szpitalu i ich życie z pasmem bolesnych zabiegów, izolacji od rówieśników i zamiast pokoju spędzają czas w szpitalach i poprosiłam ludzi żartobliwie, żeby wpłacili na zbiórkę 21,37. I nagle się okazało, że zebraliśmy już 27 tysięcy. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego 10 lat temu, żeby taki był odbiór, bo wtedy to ludzie byli chętni, żeby po prostu spalić mnie na stosie. Byłam taka dość zbuntowana, to muszę przyznać. Natomiast chyba w ten sposób odbiłam sobie te czasy, kiedy byłam bardzo grzeczna, miałam zawsze piątki, nieważne czy to był konkurs powiatowy wiedzy o grzybach, czy to był konkurs czy jakieś zawody sportowe, ja po prostu byłam na wszystkim, zawsze miałam z wszystkiego piątki i szóstki, chodziłam na każde kółko, ale tak naprawdę na każde kółko z wszystkiego, czy to było kółko teatralne, czy kółko przyrodnicze, czy dodatkowe zajęcia z chemii, czy szkolny klub rozwiązywania sudoku, chociaż to chyba nie był klub, tylko cykliczny konkurs, to ja po prostu brałam udział we wszystkim. I musiałam sobie to potem odbić i odreagować, kiedy zrozumiałam, że to jest droga do frustracji. Ja nie miałam takiego okresu buntu, a jeżeli już, to on się po prostu przejawiał tym, że robiłam na złość moim rówieśnikom. Czyli jak wszyscy szli w lewo, to jak w prawo, jak wszyscy woleli góry, to ja może, jak wszyscy szli do liceum, to ja do technikum, bo ja chciałam bardzo mocno pokazywać swoją indywidualność. No bo wiesz, ja nie jestem taka jak wszyscy. Teraz mnie to śmieszy, ale właśnie ja byłam tego rodzaju buntowniczką. Albo potrafiłam powiedzieć nauczycielowi, nie, mi się to nie podoba, nie, ja nie będę tego robić, nie, nie pójdę tam i tak dalej. Ale w ogóle nie objawiało się to w żaden sposób na przykład w moim wyglądzie i nie odbijało się też to na moich ocenach, dlatego tak pytam. A nie, to u mnie to było troszkę inaczej, bo nie miałam potrzeby pokazywania komuś albo udowodniania czegoś, tylko doszło do mnie, nie pamiętam, czy coś się wydarzyło w te wakacje, czy to tak samo z siebie, gdzieś tam między gimnazjum a liceum, że całe swoje dotychczasowe życie spędziłam na spełnianiu oczekiwań innych. I że tak naprawdę nie wiem, co sama lubię, tylko robię to, co wydaje mi się, że inni oczekują ode mnie, albo czego oczekują ode mnie. I stwierdziłam, że teraz jest czas na to, żebym robiła to, co ja chcę i to, co ja lubię. I że nie potrzebuję mieć z wszystkiego piątek, bo to jest marnowanie mojego czasu. Są rzeczy, które z łatwością znajdę w encyklopedii, jeżeli będą mnie interesowały, a mogę ten czas poświęcić na uczenie się tego, co lubię. Na przykład jeździłam na warsztaty dziennikarskie, zrobiłam studium reportażu, zaczynałam pracować zawodowo już tam gdzieś w liceum, bo bardzo zawsze lubiłam pisać. I objawiało się to tym, że wiele osób powie, że byłam arogancka, ale ja nie byłam z tych, co przeszkadzają na lekcji. Tylko na przykład była nudna lekcja, no to wyciągałam sobie książkę i czytałam. I na początku to nauczycieli bardzo wkurzało, a potem chyba zrozumieli, że najważniejsze, że nie przeszkadzam. Mhm. I tyle. No i przestałam też robić rzeczy, których po prostu nie chcę robić. Na przykład przestałam chodzić na religię, bo uważałam, że to jest mi niepotrzebne. Buntowałam się, kiedy były łamane jakieś prawa uczniów, od razu na to reagowałam. No i słyszałam wtedy, że jestem roszczeniowa.
Ja nie uważam, żeby egzekwowanie swoich praw było roszczeniowością. Czyli jestem z tych osób, które wiedzą, że mogą odesłać towar w ciągu 14 dni bez podania powodu. To nie dam się zbyć, jeżeli ktoś będzie oczekiwał ode mnie podania powodu albo wymyślał mi, dlaczego nie mogę go odesłać. Bo po prostu wiem, jakie są moje prawa i jeżeli odpowie mi odmownie, no to skieruję to od razu wyżej. Jeżeli ktoś potem mnie nazwie roszczeniową osobą, to też mnie to nie dotknie, bo wiem, że nią nie jestem. Wiem, że po prostu domagam się swoich praw. I tyle. Uśmiecham się teraz pod nosem. Nie widzicie tego, ale Ania, owszem. Widzę, potwierdzam. Dlatego, że bardzo często jestem nazywana roszczeniową osobą. Wydaje mi się, że to jest najczęstszy zarzut wobec mnie, tuż obok tego, że gwiazdorze i nie wiem, czy w jakikolwiek sposób w ogóle to się ze sobą wiąże i na ile jest to adekwatne, ale kiedyś bardzo mocno się tym przejmowałam. Teraz już po prostu macham na to ręką i mnie to bawi, dlatego, że przecież nie jestem krzesłem. A Karolina nawiązuje do takiego zdania, które usłyszałam bardzo dawno temu, kiedy jeszcze przejmowałam się jakimiś nieprawdziwymi komentarzami na mój temat, głównie takimi, które pojawiały się w internecie. I wtedy ktoś mądry mi powiedział: jesteś krzesłem. Ja spojrzałam na tą osobę tak zdziwiona i powiedziałam, że to jest absurdalne. Jakby, o co ci chodzi? I dopiero wtedy zrozumiałam, że równie absurdalne są inne zarzuty, które słyszę. Więc jeżeli ktoś dzisiaj by mnie nazwał osobą roszczeniową, no to ja sobie przypominam krzesło i wiem, że nie jestem krzesłem. I tak samo wiem, że nie jestem osobą roszczeniową, więc nie pozwalam rzeczom, które wiem, że nie są prawdziwe, dotknąć mnie. To bardzo pomaga mi oduczyć się odróżniania faktu od opinii, bo ludzie uwielbiają, rzucając jakieś fałszywe oskarżenia, mówić: takie są fakty. Nie, to jest opinia, to nie są fakty. No i powiedz mi, czy każdy ma prawo do swojej opinii? Czy każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii? Ja uważam, że każdy ma prawo do posiadania własnej opinii, ale są opinie, których nie ma sensu wyrażać na głos, bo możemy komuś sprawić przykrość. Na przykład, jeżeli koleżanka jest zadowolona ze swojej fryzury, w której czuje się pięknie, to po co mamy jej mówić, że naszym zdaniem ta fryzura jest brzydka? To jest jej fryzura i ona ma się czuć pięknie. Poza tym żyjemy w dość dziwnych czasach, kiedy ludzie mają potrzebę wyrażać swoją opinię na każdy temat. Chyba dlatego lubię podcasty, bo pod nimi nie ma żadnych komentarzy i nie czuję, że w jakiś sposób te komentarze sugerują mi, co sama powinnam o danym podcaście myśleć. Wiem, że dawno temu, kiedy blogi były na topie, a nie Instagram, to wielu twórców miało taką zasadę, że pierwszy komentarz, który się pojawił, musiał być pozytywny. Czyli jeżeli pierwszy, który ktoś opublikował, był hejtem, to go nie publikowali, bo pierwszy komentarz nadawał zawsze ton dyskusji. To znaczy ludzie podążali za tym pierwszym komentarzem, no i to jest bardzo ludzkie. Ja na przykład nie rozumiem, czemu w Google'ach możemy znaleźć opinie z oceną na gwiazdki każdej rzeki. Wisła również jest oceniona przez użytkowników przejścia granicznego. Rozumiem, że lubimy oceniać hotele, bo to są przydatne opinie, ale oceniać lasy i rzeki to jest dla mnie coś troszkę niepojętego. Faktycznie jest to dosyć absurdalne. A tak propos właśnie wyrażania swojej opinii wszem wobec i wtykania swój nos wszędzie, nawet tam, gdzie go nie chcą, to ja mam taką bardzo prostą zasadę. Jeżeli nie masz nic miłego do powiedzenia, to nic nie mów. Po prostu. No chyba, że ktoś mnie zapyta: Karolina, potrzebuję Twojej szczerej opinii, niezależnie od tego, czy będzie ona przychylna, czy nie. Powiedz, co sądzisz. Okej, nie ma problemu. Ale jeżeli nie mam do powiedzenia nic właśnie miłego, wartościowego, zmieniającego czyjeś życie, to się po prostu nie wtryniam, zwłaszcza w internecie, anonimowo, pod na przykład czyimś zdjęciem. To jest gorszy sort człowieka i to jest bardzo często tak, że ci ludzie są tak sfrustrowani własnym życiem, że doszukują się czegoś, czego nie ma w życiu też innych osób i ja im po prostu bardzo, bardzo współczuję. Czytałam przeróżne badania na temat tego, dlaczego ludzie to robią i po ich lekturze również im współczuję. Ale nie chcę też mówić, że każdy hejt wynika z tego, że ktoś zazdrości, bo to wynika z wielu różnych powodów. Natomiast ja nie rozumiem i nie czuję potrzeby mówienia ludziom przykrych rzeczy, chociaż moi znajomi nauczyli się już, żeby mnie nie pytać o rzeczy, na które odpowiedź może ich zranić, bo po mojej minie wszystko widać. Więc
jeżeli nie jestem w stanie na przykład udawać, że mi smakuje coś, co mi nie smakuje, więc no, czasami no, sprawiam komuś przykrość po prostu nieświadomie i nie robię tego celowo. Tak, Ania zdecydowanie jest fatalną aktorką i jest taką otwartą księgą, gdzie wydaje mi się, że moje emocje bardzo łatwo odczytać po mojej mimice, po moim tonie głosu czy mowie ciała. Tak, Ania to jest w ogóle mistrzyni tej dziedziny, naprawdę. Więc morał z tego taki, że jeżeli Ania sama z siebie nie mówi Wam, że jej coś smakuje, to nie pytajcie, czy jej smakuje, bo odpowiedź może Wam się po prostu nie spodobać. Ja mam jeszcze jedną anegdotkę z krzesłem, ale najpierw zarządzam przerwę na wodę. Dobra, chętnie się też napiję. Raz, dwa, trzy, wracamy po przerwie, już jesteśmy nawodnione, ja tutaj dbam o odpowiednie nawodnienie moich gości. A jeżeli chodzi o krzesło, wydaje mi się, że zgodzisz się ze mną w tym temacie, w sensie w tym, jaką puentę ma ta historia. A jako nastolatka, miałam wtedy, nie wiem, 16 lat, chodziłam na psychoterapię. Wylądowałam na niej po wypadku komunikacyjnym, było mi bardzo ciężko dojść do siebie i potrzebowałam wsparcia mentalnego. Mój terapeuta otworzył mi oczy na wiele różnych tematów. Między innymi zupełnie uwolnił mnie z poczucia winy, które w sobie nosiłam, bo już nie jestem osobą wierzącą. Ja właśnie po moim wypadku totalnie straciłam wiarę w cokolwiek. I gdzie wcześniej byłam osobą, która, uwaga, chodzi na oazę, jeździ na wakacjach na oazy wakacyjne, na wieś, gdzie jest tylko dom i kościół. Nie byłam może jakoś mocno religijna, moje fundamenty były bardzo słabe, jeśli chodzi o moją wiarę, ale bardzo podobała mi się ta atmosfera wspólnych wyjazdów, pieśni, jakby przebywania wśród ludzi, którzy mają przecież podobne wartości, bla, 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 w ogóle o tym to będzie kiedyś oddzielny odcinek, ale dążę do tego, że po wypadku, kiedy już zupełnie straciłam zapał do oazy wiary, kościoła i zaczęłam patrzeć na wszystko o wiele bardziej krytycznie, to mój terapeuta wskazał na pusty róg w pokoju i powiedział, no tam jest krzesło, proszę Cię, wstań i tam usiądź. A ja mówię, no nie ma tam żadnego krzesła, nie rozumiem, o co chodzi. I poczułam się naprawdę niekomfortowo, zwłaszcza, że mój terapeuta był mężczyzną bardzo takim postawnym, był duży, on po prostu był wysoki, szeroki, wyglądał jak taki drwal, miał brodę, burzę loków, zajmował dużą powierzchnię w tym gabinecie. No i z taką grobową miną, poważnym wzrokiem mówi, tu jest krzesło i proszę Cię, żebyś na nim usiadła. I ja nawet nie ruszyłam się z miejsca i mówię, nie widzę żadnego krzesła, nie ma go tam i nie mogę na nim usiąść, bo ono nie istnieje. I on powiedział, właśnie taki jest mój stosunek do wiary. Piękna historia, piękna puenta. Ja nigdy nie wkręciłam się w wiarę. Trochę wcześniej niż Ty się z niej wymiksowałam, bo na wczesnym etapie, kiedy jeszcze nie odróżniasz wiary od wiedzy, to przyjęłam po prostu informację o tym, że jest Bóg, tak samo jak przyjęłam informację, że Ziemia jest okrągła, jest ileś tam planet. Przecież nie miałam narzędzi do sprawdzenia tego i zweryfikowania. Ale kiedy miałam 8 lat i mój dziadek umierał na raka i akurat był okres przygotowań do komunii i byłam karmiona frazesami o tym, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, to zastanawiałam się, czyżby naprawdę, dlaczego zabiera człowieka, którego kocham i który jest dobry, a na przykład drugi dziadek żyje i ma się dobrze, a ja bym chętnie ich wymieniła wtedy. Ja wiem, że to jest okrutne, co mówię, ale nie zmieniłabym zdania i naprawdę chętnie bym ich wymieniła. Tak samo nie rozumiałam, jak Bóg może być sprawiedliwy, skoro na przykład dzieci umierają na białaczkę w szpitalach. Nie? Jakby, gdzie tu jest ta sprawiedliwość? Jakby po co powoływać na świat kogoś, kogo życie będzie pasmem bólu i cierpienia? Dlatego ja się w religię nie wkręciłam, ale bardzo podoba mi się to, co zrobił Twój terapeuta, bo najbardziej jest mi przykro, kiedy ktoś trafia na terapię, gdzie terapeuta nie potrafi oddzielić swoich prywatnych poglądów od pracy z pacjentem. Pacjentem? Może to jest złe słowo. Od pracy zawodowej. I moja koleżanka trafiła właśnie na taką religijną terapeutkę, która kazała jej pogodzić się z toksycznym chłopakiem. Dobrze, że nie kazała jej odmawiać koronki w ramach, wiesz, pokuty. Koleżanka na szczęście była już zbyt długo wcześniej w procesie terapii z inną osobą. No, do tej trafiła po prostu po przeprowadzce.
i od razu zgłosiła to, nie wiem gdzie to się zgłasza, do kogoś tam, powiedzmy, kto jest nad terapeutą, jako bardzo nieprofesjonalne zachowanie, ale nie wiem, jak skończyła się ta sprawa. To jest bardzo ciekawe. Mi zaczęło przeszkadzać w naszej wierze chrześcijańskiej, że tak to powiem, w naszej, ani mojej, ani twojej, może nawet nie waszej, jakoś tak z przyzwyczajenia się mówi, nie? To, że według jakichś tam, nie wiem, zasad, które wymyślił nie wiadomo kto, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo po co, cierpienie uszlachetnia. Nic mnie tak po prostu nie denerwuje jak ten frazes, dlatego że przejdźmy się właśnie po szpitalach, po hospicjach i powiedzmy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, że cierpienie uszlachetnia i że to ma ich czegoś nauczyć i że Bóg tak chciał. No kurwa, ja nie mam na to żadnych słów. Tego samego frazesu używała matka Teresa, kiedy odmawiała ludziom zmagającym się naprawdę z silnym bólem jakichkolwiek leków przeciwbólowych. Więc cała ich hospicja ja bym nazwała domem tortur. Hospicja, nie wiem jak się nazywały te miejsca. Dla mnie to po prostu były domy tortur i ogromnego cierpienia. Pamiętam dokładnie, jak mój dziadek umierał na raka i że zażywał wtedy morfinę, która pewnego dnia się skończyła, bo moja babcia oczywiście była mądrzejsza od lekarza i lepiej wiedziała, jaką dawkę dać. I potem nie przewidziała, że się nagle skończy. Ja nigdy nie zapomnę krzyku z bólu mojego dziadka, którego ciało trawił zaawansowany rak. I nie wiem, kim trzeba być, żeby powiedzieć komuś, że ból i cierpienie uszlachetnia. Nie widziałam, żeby człowiek, który w ostatnich dniach swojego życia używa pampersów i nie jest w stanie czegokolwiek zrobić, czuje się uszlachetniony przez swoje cierpienie. Jest to jeden z takich głupich frazesów, z którymi się bardzo nie zgadzam. Uważam, że mamy wiele takich toksycznych powiedzeń, które bezrefleksyjnie przyjmujemy, jak na przykład też kilka moich ulubionych: ustąp, bądź mądrzejsza, co ma ustępowanie do mądrości. Albo, że jesteśmy połówkami jabłka i potrzebujemy drugiej osoby, która nas dopełni. Nie, uważam, że każdy z nas jest całością, całym soczystym jabłkiem. Jeśli ma ochotę, nie wiem, z jakąś gruszką, bananem, morelą czy czymkolwiek zrobić sałatkę, to fantastycznie, ale nie musisz szukać drugiej osoby, żeby stać się całością. Kocham to naprawdę. Też bardzo mnie to irytuje. Kiedy się ktoś mnie pyta, czy masz drugą połówkę, mówię, ale przepraszam, jaką połówkę? Czy ja nie jestem wystarczająca i czy ja muszę mieć kogoś obok siebie? Ja ogólnie jestem uczulona na to, że bardzo często, dosyć nieświadomie, dowartościowujemy kobiety na podstawie tego, czy mają u swego boku mężczyznę. No bo jeżeli jesteś singielką, to zasługujesz na mniejszy szacunek niż jeżeli masz chłopaka narzeczonego lub męża. Ale jak chłopak jest singlem, to nie słyszy takiej rzeczy. Nie, absolutnie. Wtedy jest wszystko super i spoko. Kontynuując temat tych bezsensownych frazesów, to powiedz mi, jak interpretujesz powiedzenie nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki? No ja akurat uwielbiam Heraklita z Efezu i rozumiem, że nurt rzeki i koryto jej za każdym razem może być inne, więc ona nigdy nie będzie tą samą rzeką, w której byliśmy. Ale uważam, że to powiedzenie jest wykorzystywane w zupełnie odmiennym znaczeniu. Tak. Ja przez całe życie właśnie słyszałam to powiedzenie w innym kontekście i w pewnym momencie stwierdziłam, hola hola, bo ja to rozumiem nieco inaczej. I dopóki sobie tego nie wygooglowałam i nie zaczęłam edukować ludzi wokół mnie, to autentycznie jakby zupełnie innego znaczenia to wszystko nabrało. I najczęściej to słyszałam, kiedy chciałam wrócić do jakiejś relacji. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. I nigdy nie wiedziałam, czy ta osoba ma na myśli to, że już nie będzie tak samo, bo oboje się zmieniliśmy, czy po co wchodzić, skoro już tam byłaś i już wiesz, jaki jest i na pewno się nie zmienił, a przecież to jest diametralna różnica. Zawsze irytowało mnie to, bo nie kumałam jakby, co ludzie mają na myśli. I mamy całe mnóstwo takich bezsensownych powiedzonek. Moje kolejne ulubione to tylko winny się tłumaczy. No nie, bo jak cię oskarżają o coś, czego nie zrobiłeś, to masz powiedzieć: no w sumie mogę za to ponieść karę, przydajcie mi 10 lat więzienia. Tak, albo jestem niewinny, ale nie będę się tłumaczył. Wyobrażam sobie taką sytuację w sądzie, gdzie jakiś, nie wiem, zwyrol będzie mówił: nie, ja nie jestem winny i właśnie dlatego nie będę się tłumaczył. Albo sądzia Anna Maria Wesołowska, kiedy ktoś tłumaczy, dlaczego nie jest winny, jaki ma alibi, mówi: tylko winny się tłumaczy, skazuje pana na 10 lat. Ojejku, faktycznie, to nie ma żadnego sensu. Ale na przykład mamy też takie powiedzenia, z którymi
No nie, z tym też się nie mogę do końca zgodzić. A co bo chciałam powiedzieć, że każdy jest kowalem swojego losu, ale to jest nonsens. No, inaczej się rzeźbi w złocie, a inaczej, za przeproszeniem, rzeźbi się w gównie. Mamy różne warunki na start, różny pakiet doświadczeń, różnie radzimy się z różnymi emocjami, nie każdy jest też neurotypowy, nie mamy wpływu na to, z jakim zdrowiem się rodzimy. Mamy wpływ na nasze wybory później, to o której godzinie wstajemy, czy dbamy o to, żeby wyspać się, chociaż też nie zawsze, bo jeżeli ktoś jest przeciążony pracą, w której znalazł się nie z własnej winy, bo na przykład urodził się w miejscu z wykluczeniem komunikacyjnym, nie miał dostępu do zajęć pozalekcyjnych, więc sytuacja kogoś, kto urodził się w miejscu z wykluczeniem komunikacyjnym, nie miał dostępu do zajęć pozalekcyjnych, po szkole musiał pomagać rodzicom w gospodarstwie, bo nie można powiedzieć, że nie. Nie miał żadnego prawa do odmowy. Sytuacja finansowa rodziny też nie była zbyt dobra. Ciężko takiej osobie powiedzieć, że jest takim samym kowalem swojego losu, jak dziecko rodziców, którzy mieli pieniądze i czas na rozwój, po lekcjach miał czas wolny, nie musiał szukać sobie zajęć, bo nudzisz się, to zaraz znajdę Ci zajęcie. A jeśli miał ochotę z drugiej strony uczestniczyć w jakichś zajęciach, to rodzice mu to umożliwiali, bez znaczenia, czy to są zajęcia z ceramiki, czy z plastyki, czy karate, i czy rzuci te zajęcia po dwóch razach, bo na przykład rodzice stwierdzą, że to jest czas na eksperymenty i niech szuka sobie swojej drogi. Więc nie można porównywać tych dwóch sytuacji, jakby były takie same. Tak samo jak ktoś o kiepskim zdrowiu ma mniejsze szanse, mniejszy przywilej, niż ktoś, kto urodził się zdrowy i nie odczuwa ograniczeń z tego powodu. Dlatego nie uważam, że każdy z nas jest kowalem swojego losu, albo inaczej, zgadzam się z tym powiedzeniem połowicznie. No bo jest dużo wypadkowych po drodze, które świadczą o tym, czy aby na pewno. Jest dużo zmiennych, na które nie mamy żadnego wpływu, ale jest też wiele rzeczy, które zależą od nas, natomiast to nie jest tak, że w 100% nasza sytuacja jest wynikiem naszych chęci. I bardzo nie lubię tego powiedzenia, że chcieć to móc, wystarczy się postarać, albo lepiej zorganizować, bo nie zawsze to tak działa. No, gorzej to już jest chyba tylko powiedzieć sky is the limit. Tak, też nie lubię tego powiedzenia, bo pamiętam, jak bardzo działało mi na nerwy, kiedy sama starałam się i robiłam wszystko, co mogę, na przykład na studiach, w których miałam taki plan zajęć, że nie mogłam podjąć żadnej stacjonarnej pracy. Dorabiałam sobie jako copywriterka. Miałam stypendium i socjalne, i stypendium rektora, ale przez moje problemy zdrowotne byłam w takiej sytuacji, że i tak zostawało mi 350 zł na życie. I jakby ktoś mi wtedy mówił, że chcieć to móc, to ja bym się zastanawiała, co ja więcej mogę zrobić, bo naprawdę moja doba była wypchana do granic możliwości i nie mogłam nic więcej zrobić. Nie miałam więcej żadnych innych szans. Czasami możemy właśnie bardzo mocno komuś zaszkodzić takimi frazesami rzuconymi w eter. Dla nas to jest tak naprawdę chwilka tylko, żeby się zastanowić i jednak się powstrzymać, a na kimś to może odcisnąć bardzo poważne piętno. Także mam nadzieję, że kogoś to skłoni do refleksji, aczkolwiek jestem pewna, że mamy tutaj bardzo świadomych, mądrych, wyrozumiałych, dojrzałych słuchaczy, którzy doskonale wiedzą, że takich rzeczy się po prostu nie mówi. Tak, są tematy, których sami nie powinniśmy zaczynać, jeżeli ktoś nie ma ochoty obdarzyć nas takim zaufaniem i sam tego tematu nie zacząć. Tak. No to teraz może troszeczkę pozytywniej zakończymy dzisiejszy podcast. Powiedz mi, czy Ty miałaś w dzieciństwie więcej kolegów czy koleżanek? Miałam więcej kolegów, ale nie wynikało to z jakichś przekonań, że lepiej się dogaduję z kolegami niż z koleżankami, tylko po prostu tak wyszło, bo kiedy szukałam dla siebie zajęć, to w moim miasteczku był tylko taniec towarzyski i karate. Jeszcze później tam chyba był tenis i badminton, no ale to jest gdzieś tam poza moimi zainteresowaniami już totalnie. No i tak się złożyło, że na karate po prostu chodziło więcej chłopców niż dziewcząt, plus na moim osiedlu jakoś tak rówieśniczo więcej było tych chłopców. Więc miałam więcej kolegów niż koleżanek, ale bardziej powiedziałabym, że miałam po prostu starszych znajomych od siebie. Okej, okay, a czy teraz masz więcej kolegów czy koleżanek? Byłabyś w stanie określić? Teraz wydaje mi się, że mam więcej koleżanek i bardzo się cieszę, bo ja potrzebuję takiej kobiecej energii i bardzo jestem szczęśliwa z tego, jakie osoby mnie otaczają. Uważam, że wypracowałam sobie naprawdę fajne relacje i
i że zawsze mam na kogo liczyć i zawsze gdyby ktoś potrzebował pomocy, to wydaje mi się, że wie, że może liczyć na mnie i lubię taką kobiecą energię, uważam, że jest bardzo potrzebna i cieszę się, że też to nowe pokolenie młode nie jest takie zazdrosne, tylko też czuję taką potrzebę kobiecej solidarności. Tak, a pytam Cię dlatego, że no troszeczkę chcę nawiązać do girl power i do właśnie takiej kobiecej solidarności, do koleżaneczek, które teraz wcale nie są słowem obraźliwym, bo pamiętam, że kiedy ja byłam właśnie w podstawówce, może nawet w gimnazjum, być może nawet w szkole średniej, nie wiem, mam wrażenie, że to było 1000 lat temu, posiadanie większej ilości koleżanek niż kolegów było po prostu... Nie chcę powiedzieć, że jakieś takie obraźliwe, ale świadczyło o tym, że nie jesteś aż taka wartościowa. Jednym słowem, o wiele bardziej cool było powiedzieć, o, ja się nie dogaduję z dziewczynami, tylko z chłopakami i o wiele bardziej cool było posiadanie większej ilości kolegów niż koleżanek, bo przecież dziewczyny są nudne, one gadają tylko o babskich sprawach i wszystkie tematy, które poruszają, są takie powierzchowne i tak dalej, nie? Więc bardzo się cieszę, że po pierwsze, no ja z tego wyrosłam, halo, halo. A po drugie, coraz częściej i coraz więcej mówi się właśnie o takiej kobiecej solidarności, o tym, żeby stawać ze sobą murem, o tym, że posiadanie koleżanek jest super i mamy totalnie prawo do tego, żeby robić babskie rzeczy i gadać na babskie tematy i to nie umniejsza naszym wartościom i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo właśnie podoba mi się taki ruch i movement, że teraz w kobietach siła i właśnie w tych tak zwanych koleżaneczkach. Ja często używam tego słowa, kiedy mam jakieś babskie spotkanka, no bo już nie czuję się jakby gorsza przez to, że mam więcej wokół siebie kobiet niż facetów. Też mnie cieszy to, że przestałyśmy postrzegać się nawzajem jako konkurencję albo jakieś zagrożenie, że umiemy sobie kibicować, wspierać się i to jest dla mnie piękne. Tak, tak. Dla mnie też uwielbiam to, że mam tyle wsparcia w kobietach wokół i że nie ma właśnie żadnej takiej zawiści, nienawiści, zazdrości, żadnych negatywnych uczuć, które tak często widzimy w głupkowatych komediach, gdzie prześmiewczo dziewczyny targają się za włosy, czy podkładają sobie świnie, bijąc się jakiegoś faceta i tak dalej. Więc właśnie chciałam to poruszyć, bo teraz jestem w stanie szczerze stwierdzić, że mam dużo koleżanek i bardzo się z tego cieszę. A zauważyłaś, że w tych filmach zazwyczaj reżyserami są mężczyźni? No raczej. Jest na TikToku taki piękny trend, który bardzo lubię. Nazywa się I'm a woman written by a man i pokazane jak mężczyźni wyobrażają sobie, jak na przykład kobieta zachowuje się po powrocie z randki albo nie wiem, jak rano sobie szykuje się do wyjścia z pracy. To jest mój ulubiony śmieszny content, no bo pokazuje jak idiotyczne są te męskie wyobrażenia. Kiedy oni wolą pokazać nam, jak uważają, jakie my jesteśmy, zamiast zapytać nas o to, albo zaangażować jakąś kobietę do konsultacji merytorycznej tego scenariusza. No niestety, branża filmowa i telewizyjna jest opanowana przez mężczyzn. To się dynamicznie zmienia z roku na rok. Sama teraz niedawno zaczęłam pracę w branży telewizyjnej. Wy jeszcze tego nie wiecie, bo na łamach podcastu nie zdążyłam się jeszcze tym pochwalić. I właśnie widzę, że jesteśmy zdominowane, ale na przykład w przypadku miejsca, w którym ja pracuję, już powoli jest pół na pół. Mamy zarówno montażystów, jak i montażystki. Mamy kierowników produkcji, jak i kierowniczki produkcji. Bardzo się z tego cieszę, co nie zmienia faktu, że Hollywood wciąż jest bardzo mocno seksistowski. No i to jest bardzo przykre, ale nie wiem, czy słyszałaś, że teraz na jedną z filmówek na Wydział Reżyserii dostały się same kobiety. Tak, słyszałam. No i pierwszy raz w historii. Tak. I oczywiście nie dowiedzielibyśmy się o tym, gdyby mężczyźni nie podnieśli rabanu z tego tytułu, no bo to na pewno jakiś spisek albo poprawność polityczna, a wcześniej, kiedy zdarzały się roczniki, że dostawali się sami mężczyźni, nikt nigdy nie robił z tego sensacyjnego newsa. Tak, wtedy oznaczało, że dziewczyny były no, niewystarczająco dobre, ale teraz, czy mężczyźni byli niewystarczająco dobrzy? Absolutnie, to musiała być jakaś pomyłka. Na pewno to był jakiś spisek. No, chciałabym doczekać czasów, kiedy po prostu takie newsy nie będą sensacją. I nie będziemy zapraszać specjalnie do telewizji kobiety, która realizuje w cudzysłowie, nie widzicie, że pokazuję palcami cudzysłów, ale Karolina Wam potwierdzi,
jakiś męski zawód i pierwsze pytanie do niej będzie, jak sobie radzi w tym męskim świecie i wszystkie pytania będą takie stereotypowe. Albo że kiedy kobiety, które prowadzą biznes, nie będą mówiły, że prowadzą kobiecy biznes w takim sensie, jakby to był biznesik, jakby w prawdziwe firmy bawią się, prawdziwe firmy to otwierają mężczyźni, a kobiety po prostu się bawią. Bardzo mnie to irytuje. Mhm. Aniu, czy na koniec mogłabyś proszę podzielić się z naszymi słuchaczami jakąś jedną radą na dobry dzień? Po prostu. Jedna rada na dobry dzień. Znowu trudne pytanie. Ja bym zaczęła sobie prowadzić taki dziennik, gdzie zapisuję rzeczy, z których jestem dumna, swoje jakieś małe radości, za co jestem wdzięczna. I żebym zaczynała dzień od otworzenia go na losowej stronie, kiedy on oczywiście się już zapełni. I przypomnienia sobie, jak wiele zajebistych rzeczy w życiu dokonałam i zrobiłam. Bo czasami o tym zapominamy i kiedy przydarzy nam się jedna jakaś wpadka, to lubimy rozciągać to na taki pogląd, że jestem beznadziejna, nic mi nie wychodzi, nic mi się nie udaje w życiu. A druga taka rada, wiem, że prosiłaś mnie o jedną, ale nie mogę się powstrzymać, to założenie czegoś, co podnosi naszą pewność siebie i w czym czujemy się jak milion dolarów. Dla jednej osoby to będzie kapelusz, dla drugiej osoby to będzie jakaś szczęśliwa bielizna, dla kogoś wygodny, komfortowy dresik albo szminka na ustach. U mnie czymś takim jest piękna bielizna i bardzo często zdarza mi się nosić pończochy na pasku albo jakiś komplet koronkowej bielizny pod dresem w taki dzień, kiedy tylko na przykład wynoszę śmieci albo nie robię nic ważnego i mam 100% pewność, że założyłam ten komplet dla siebie, a nie dla spełniania cudzych oczekiwań albo nie z jakiegoś innego powodu, tylko po to, żeby samej sobie sprawić przyjemność. I kiedy w losowych momentach dnia przypominam sobie, że mam na sobie irracjonalnie piękny komplet bielizny, to od razu robi mi się tak jakoś milej i czuję się taka bardziej wyprostowana i pewna siebie i gotowa do podboju świata. Piękna puenta. W takim razie myślę, że powoli już będziemy kończyć. Życzę naszym słuchaczom jak najwięcej takich drobnych przyjemności każdego dnia. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tu zostanę zaproszona. No, zastanawiam się nad tym. Dziękuję Ci, Ania, że przyszłaś drugi raz. Mam nadzieję, że tym razem ten odcinek trafi na ławy mojego podcastu. Dziękuję Ci jeszcze raz za rozmowę. I żegnamy się z Wami. Cześć, na razie, pa i do zobaczenia. Do usłyszenia już wkrótce. Cześć.